A więc witamy was, widzowie, w LEGO Przygodzie. Jest to już piąty odcinek w naszej serii i witamy was oczywiście na naszym nowym miejscu. W ostatnich odcinkach postanowiliśmy, że osiądziemy się w tym miejscu. Witamy pana Zakrzaka, siemano, siemano. Siemano, siemano, proszę mnie tutaj pokazać. Proszę mi tutaj pokazać. No, ja no, się kłaniam. Kłaniam się, witam wszystkich, dzień dobry. Oskubany, słuchajcie, ogólnie z tego, co widziałem w komentarzach, mega nam podpowiadacie. Oczywiście my czytamy wszystkie komentarze, odpisujemy na wszystkie komentarze, więc jak jesteście aktywni, no to oczywiście o tym wiecie. I słuchajcie, jakie mamy plany na dzisiaj? Plany na dzisiaj są bardzo ciekawe, ponieważ będziemy rozbudowywać to całe nasze miasteczko, które no nie wygląda w ogóle jak miasteczko, ponieważ mamy tutaj tylko i wyłącznie jedno łóżko, drugie łóżko, jakąś ściankę, skrzynkę, no i naszym głównym celem będzie postawienie wiejskiego rynku, tak też pisaliście w komentarzach, ale zanim do tego przejdziemy, widzowie, cel łapek w górę, 1000 łapek w górę. Zacznijmy z grubej, jakby to no po prostu, od grubej liczby. Tak, dokładnie, zostawiajcie łapy w górę, 1000 łapek, żeby odblokować kolejny odcinek, więc postarajcie się to zrobić, wierzę w was i oczywiście, żeby nie pomijać żadnego odcinka, pamiętajcie, żeby sprawdzić, czy subskrybujecie kanał, bo jak widzicie po tej statystyce, 80%, około 80% was nie subskrybuje, te osoby, które oglądają pierwszy, drugi, trzeci, czwarty odcinek, no to po prostu 80% tego nie robi, więc zasubskrybujcie, a my już teraz przychodzimy do naszego celu. Także Zakrzak, ogólnie dzisiaj rozbudujemy sobie to, co zaczęliśmy u ciebie, ponieważ u Zakrzaka na poprzednim odcinku rozbudowywaliśmy to miejsce, no jak widzicie na razie nam wyszło to w ten sposób. Czy ty jesteś zadowolony z tego, co wyszło, czy nie? Słuchaj, jestem dumny, uważam, że to był szczyt naszych umiejętności na tamten moment, ale dzięki komentarzom pod filmami, no to teraz wiemy, co robić, bo my w ogóle budowaliśmy to z klocków ręcznie, a tak się podobno nie robi. Ale no, wiesz co, mi się mocno ta gierka kojarzy z Minecraftem i ja bym chciał, żeby oni dodali tutaj klocki, żeby się je dało kolorować, bo mamy fajne pomysły na kolejne odcinki, ale no to po prostu oglądajcie wszystkie odcinki, raz u mnie, raz u Zakrzaka, co drugi dzień odcinki, także Zakrzak, co robimy? Bierzemy te drzewa, kasujemy na razie te drzewa, zbieramy trochę desek, będziemy musieli iść po granit, a co będzie się dalej działo, no to widzowie, no po prostu oglądajcie ten odcinek do samego końca. No i co? Ogólnie wybraliśmy miejsce, które wygląda w ten sposób, wydaje mi się, że ta polana tutaj jest totalnie dobra. Ja się tutaj mocno zastanawiam, co jest tam i na pewno w kolejnych odcinkach będziemy się wybierać na jakieś tutaj takie mini wycieczki, mini przygody. Swoją drogą już za niedługo zima, w sensie dokładnie święta, więc też pojawi się kilka fajnych odcinków. Zakrzak, czemu ty tam nie pracujesz? Człowieku, weź się do roboty. Halo, halo, halo. Ja nie pracuję, a kto tu cały czas gada? Ja nie wiem, ja tu jedzenie zbieram, drewno, wiesz co? Wstyd. A właśnie! Pisaliście też o mapie, to raz, ale oglądajcie dokładnie odcinki, bo my też się zorientowaliśmy podczas szukania domu. I pisaliście, że głód został naprawiony i z tego, co widzę, tak też się stało, więc musimy też dbać o głód. Też pisaliście w komentarzach, ale wyłączcie sobie ten głód, wyłączcie sobie zimno, ale stwierdziliśmy, że żeby było troszkę trudniej i ciekawiej, no to po prostu to zostawimy, bo wiecie, zawsze będzie co robić, a nie będziemy tylko i wyłącznie budować. Ja schodzę na dół i dobrze by było, bo do tej flagi... Czy ja dobrze słyszę? Tak, jest, Zakrzak, dawaj, mamy lamę chyba. Albo skrzynię. Mam nadzieję, że to w sumie... Ej, nie wiem, co jest lepsze, ta lama czy skrzynia. Miejmy nadzieję, że obie rzeczy nam da naraz. Nie wiem, czy tak może być, ale fajnie by było. Ty, wilk! Ty, a myślałem, że to do wilka prowadzi. Musimy uważać, musimy porobić sobie oczywiście jakieś fajne przedmioty. Pisaliście też o kijkach, tak jak mówię. My odpowiadamy na wszystkie komentarze, więc jak macie jakieś uwagi dla nas, jakieś podpowiedzi, pomagajcie. Tutaj, jak wiecie, trochę więcej od nas, a graliście dłużej, no to też podpowiadajcie bardziej niż tutaj... O! Internet! Zakrzak, nie wiem, czy mnie nie rozłączy z serwera. Trzymaj kciuki, żeby tak się nie stało. O, lama! Lama znaleziona, mamy to! Lama w deszczowy dzień. Popatrz, ta lama taka ładna, a dzień taki brzydki. Nie wiem, czy otwierać, czy poczekać na ciebie? Poczekam. Właśnie, wiesz co? Ja się zastanawiam, czy ona by tu została. W sensie... Szkoda mi jej... Inaczej, ja bym ją otworzył, ale też bym przetestował to, czy ona tu zostanie już na cały czas. Moglibyśmy sobie zaznaczyć jakoś to miejsce, czy jesteśmy... Aha, nie możemy tutaj nic zaznaczać. Ale dobra, otwórzmy. W następnych odcinkach najwyżej zobaczymy, co tutaj się będzie działo. I co dostaliś? Ej, miecz! Nie, to... Nie, kusza! Dobra, mamy kuszę. Okej, okay, zabieram. I siekierkę. Kusza to dobrze chyba. Bo my nawet nie możemy kuszy zrobić jeszcze. Ty, ale to co ja wiem. To czekaj, to my nie mamy kuszy w ogóle. Nie mieliśmy kuszy, no, tak. To jest pierwsza kusza. Ej, to dobrze dało. No, będziemy ją testować oczywiście. No, widzowie, oglądajcie do końca. Zbierzmy tutaj granit. Ja, co ciekawe, mam już pełny plecak i musimy sobie zrobić więcej skrzynek, bo u Zakrzaka mieliśmy zrobić skrzynki i nie wiem, jak to się w końcu stało, Zakrzak, że my...
Nie zbudowaliśmy tych skrzynek, bo mieliśmy... Ale w sumie to jedna nam wystarczy, dwie nam wystarczą, a kiedyś zrobimy sobie jakiś magazyn. To by było też dobre. My w ogóle na ostatnim filmie to zginęliśmy chyba z 10 razy, więc chyba dlatego te skrzynki nie powstały, tak mi się wydaje. I w ogóle mi półek punku zniknęło wtedy i mam jedno serce, ale się leczę. Dobra. Ej, fajnie, że ten głód naprawili, podoba mi się to. Tak, ten głód jest super, ale z tego co ja wiem, to jeśli chodzi o głód, to dynie dają, może nie najwięcej, ale dają dużo po prostu. Dają dużo, więc możemy skoczyć sobie na dynię i będziemy musieli powoli uciekać do naszej bazy, która jest na wzgórzu. I dzięki temu, że tam też mamy swoje łóżka, dokładnie tutaj, na takiej górce, no to będzie się trudniej zgubić, więc mam nadzieję, że tych pierwszych odcinków no już nie powtórzymy, że tak powiem. Czy ja mogę to podmienić? Ej, nie mogę podmienić za narzędzie, czyli muszę to wyrzucić, tak, wyrzućmy sobie to, podnieśmy sobie... Ej, ona mi zjadła, ty! Ona mi zjadła dynię, owca, czaisz? Co? Jak? No nie wiem, jak to się stało, ale ona mi zjadła i ona się przymila... Ej! Czekaj! Elo! Nie, nie! No co ty robisz, człowieku? Ona się przymilała do mnie. Może to by było nasze pierwsze zwierzę do jakiejś farmy. Cześć, ona zjadła i przyszła do mnie. Musimy uciekać do ogniska, bo tutaj znowu noc się zaczyna. Niedobrze, a tam jest jakiś ziomeczek. Aha! No dobra. Lepiej uciekajmy, Zakrzak. Lepiej uciekajmy, bo ja już dostałem tutaj od tego, nie wiem, jak to się nazywa? Nie wiem, skorpion? Co to będzie? Od tego ziomka w skorupie, tak? No powiem ci, że nie wiem jak on się nazywa, ale mówmy na niego żuk. Mówmy na niego żuk. Żuk. Dobra, ja przetestuję kuszę. W sumie... Ej, tym jest ciężko trafić tak szczerze. Za 10! Czyli ta kusza bije za 10, stary. Tylko amo się kończy. Szkoda, bo wolałbym nielimitowaną amunicję. Chodźmy do ogniska i rozwijamy nasz rynek. Bo na rynek już chyba nas, można powiedzieć, że stać. Potrzeba było 10. Patrz, stary, pa. A jak go kasuję? Raz, dwa. Co? No mówię ci, człowieku, to jest super. Tylko no ciężej trafić, nie? No, ale to jest mocne. Ej, mam jedno serce. Proszę tutaj ochronić mnie kuszą. Okej, lepiej uciekaj, bo one cię... O, ty, za 5 teraz. A czemu teraz za 5? Czemu teraz za 5? Oj, 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 może na przykład to nie był headshot? No a właśnie, to może... Co ty robisz, no człowieku? No co jest z tobą? No dostałem, no. No niestety, niestety, ja sobie tutaj... No ale dobrze, że łóżko nas tutaj odrodzi, a nie trzeba grać od nowa czy coś takiego. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Przechodzimy teraz do rynku. Mamy wiejski rynek i ja potrzebuję granit. Czy my mamy granit, Zakrzak, czy nie? Mam 11. Zebrałem specjalnie na tej wyprawie. Ile potrzebujesz? Zaraz ci tutaj dam. No ja właśnie potrzebuję... Tylko musimy tego ziomeczka tutaj wykasować, bo on mnie tutaj też wyeliminuje za chwilę. Dobra, mamy go. Proszę bardzo i chodźmy pod ognisko. Ogólnie, Zakrzak, potrzeba 10 granitu. Wyrzuć mi ten granit, proszę. Ale ja nie wiem, czy ja też nie miałem. Dlaczego mi tutaj... Pa, co jest? Ty masz full ekwipunek chyba, wiesz? W ogóle odłóż sobie do skrzynki. Aha! Nie możesz podnosić. Dobra, wiesz co, bo ja sobie spakowałem przecież do skrzynki z tego, co... Chociaż nie wiem, dobra, weźmy te grzyby, wyrzućmy. Trochę mamy bałagan, trochę mi się to nie podoba, no ale trudno. Weźmy tutaj wiejski rynek i myślę, że ten wiejski rynek trzeba postawić tak, żeby tutaj na tej górce to koło było dookoła tej górki, żeby nie było nic na zboczu, więc wydaje mi się, że w tym miejscu. Dajmy może sobie tutaj namiot. Zakrzak, pomóż, dobra. Pomagam, jak uklepię. Klepię. Poziom pierwszy wioski. Mamy. Tak, no i możemy ją ulepszać. Mamy za drewno, za granit, możemy ją ulepszać. No i tutaj różne rzeczy, zaraz do tego przejdziemy. Zakrzak, ty możesz w sumie przeczytać, co my tam za to dostajemy. Ale pierwszy, kogo tu mamy, no to mamy właśnie naszą tutaj dowódczyni. I ona nam chyba mówi... Czekaj, o czym ona nam mówi? O niczym. Okej, no to fajnie, że nam tyle powiedziała. Ona po prostu do nas przyszła. Przydałby się jeszcze granit, żeby zrobić flagę, bo dzięki fladze będziemy mogli chyba łatwiej znaleźć tam naszą bazę. Chociaż i tak jesteś... Ty, bo ja ginę chyba za chwilę. Czy mi jest zimno? Co mi się dzieje? Co się dzieje? Ej, mam... Co jest? Mam mało serduszka. Ej, dobrze, że się zorientowałem. Co tu się dzieje? Jakbyś się tak wywalił. Ej, czekaj, coś idzie. Patrz. Gdzie? Ty, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale idzie. Ej, pan hamburger, dzień dobry, witamy burgerka, czyli to będzie pierwszy NPC, musimy tu... No i on nam pomaga, no i to mi się podoba. Weźmy tu, zagadajmy z nim, siema byku. Cześć, możesz mi mówić mistrzu rzucania mięsem? A odpowiedź brzmi jasne, mam wielki apetyt na przygodę. Miło mi cię poznać, cieszę się, że to miejsce nas zjednoczyło. Mnie też. Porządna dawka snu pomaga oczyścić umysł. Chyba zostanę tutaj w Ej, on zostanie u nas. Stary, mamy pomocnika w takim razie.
Pierwszy pomocnik. No i mi się to podoba. A czekaj, zamieszkaj w mojej wiosce, tu trzeba mu dać. Można go albo wyrzucić, albo go zamieszkać. To co, wziąć go? No zabieraj, 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 jasne, pewnie. Ja lecę po granit, bo gdzieś tam chyba jeszcze granit był, chociaż już nie wiem sam. Wejdźmy sobie tutaj i sprawdźmy. Na pewno te grzyby dobrze by było zjeść. Czy jest tu granit? Jedwa... O, jest, 26. No to mamy granit, tylko będziemy musieli sobie tak, musimy zrobić tak i dać sobie tak. Ej, czemu mi nie dało całości? Halo, halo, proszę tutaj. No jak widzicie jeszcze tutaj nie do końca... O, dobra. Czyli nie dociągłem do samego końca. Lecę, stary, ulepszyć wioskę i daję flagę. Daję flagę, proszę bardzo. I gdzie tą flagę dać? Jak myślisz? W jakimś fajnym miejscu. Ona jest duża, ta flaga, czy mała? Ona jest taka mała w sumie. To jest taki nasz herb, nie? Można powiedzieć. W sumie tak długo się zastanawialiśmy, że zastał nas już dzień. Noc minęła i możemy sobie przejść teraz do rozstawienia tej flagi. Czyli Zachrzak, daję ją po prostu w jakieś tutaj miejsce, proszę bardzo. Ja... O, ej, patrzcie się, nasza kolorystyka. Czyli można powiedzieć, że zielony i żółty. Ty, czyli Zachrzak i ja, czyli no bananek. I wybierzmy sobie tutaj ikonę, jaką by tutaj ikonę można było wybrać. Zachrzak, skrzynia, flaga, mięso, choinka, może choinka? Co by było dobre? Jak myślisz? Mięso. Dobra, widzowie, zostawiajcie łapy w górę, oczywiście. I miałem wam jeszcze o czymś powiedzieć, ponieważ jeden widz napisał w komentarzu, że tutaj w tych skrzynkach, jak wsadzi się zepsute narzędzia, że albo to jest błąd, albo tak ma być, to narzędzia się naprawiają. I z tego, co widzę, mamy tutaj leśną siekierkę, która no, nie naprawiła się. Ja wsadziłem ją na samym początku tego odcinka. Nie wiem, czy ty, Zachrzak, też miałeś takie komentarze o tych narzędziach, czy nie, bo ja chyba ze dwa. Tak, miałem, czytałem, nawet odpisywałem i to działa tak podobno, tylko że to jest błąd, nie? Więc w sumie, no nie wiem, no to jest błąd, ale to tak działa. Aha, dobra, czyli tak działa, ale nie do końca. Czyli tak, słuchajcie, mamy wiejski rynek, mamy znacznik mapy zbudowany i jedyne, co możemy dalej robić, to oczywiście ulepszać wioskę. Ulepszać wioskę możemy tutaj. Czyli potrzeba nam drewno i potrzeba nam granit. Czy ulepszamy wioskę? Ulepszmy o jeden poziom i zobaczmy, co dostaniemy. Dostajemy łąki ulepszone do drugiego poziomu. I przestronną chatę, i werandową chatę. Okej. Uuu, ej, no to już wygląda dużo lepiej, ale jakieś łąki, albo ja źle coś przeczytałem. Napiszcie mi w komentarzu, co tam było. Czyli tak, mamy odblokowane ogrodzenia, schody, bardzo dużo przedmiotów będziemy mogli budować, więc na pewno, Zachrzak, no od czego by tu zacząć? Czy może od jakiegoś ogrodzenia? Może jakieś ogrodzenie zbudujemy dookoła, czy ulepszamy cały czas ten rynek na full? Co ty o tym myślisz? Nie, no ja bym tutaj powolutku, nie? Ja bym się tak nie śpieszył, ja bym tutaj wytestował to, co mamy z tego levela i potem przeszedł na kolejny. Dobra, no to tak w sumie możemy zrobić. Czyli tak, ja bym zbudował może jakieś wejście, jakieś ogrodzenie, coś w tym stylu, jakiś tutaj dobry początek. Ja się jeszcze zastanawiam, co ta flaga nam robi. Ta flaga, odejdźmy trochę od tego znacznika i zobaczmy, co ta flaga nam zrobi. No, odejdź. A, czyli mamy tutaj, po prostu jest pokazane na mapie i co ciekawe, zobaczcie, jak mało mapy mamy odkryte. Ciekaw jestem, jak wygląda cała mapa. Czy ty widziałeś całą mapę, czy nie? Nie widziałem, ale w sumie to mamy bardzo mało odkryte. Mamy taką kropkę na środku. Pamiętajcie, że przygoda dopiero tak naprawdę się zaczyna, więc odcinków na pewno będzie bardzo dużo. I tak, słuchajcie, mamy tutaj, tak, możemy robić jakieś talizmany, przytulny talizman. Mieszkańcy wyposażają talizman zdrowia. Przyjaźni goście. Wioskę odwiedzają przyjaźni odkrywcy i rozrastająca się wioska. W wiosce może zamieszkać dodatkowy mieszkaniec, czyli chyba ten hamburger i zbieracze do wynajęcia. Możesz poprosić mieszkańców, by zbierali ze sobą w twojej okolicy. O, ej, to jest dobre, czyli będziemy mieli gości, którzy będą coś za nas robić. Moim zdaniem jest mega fajny pomysł. Chodźmy tu jeszcze do niego zagadać. Co tam pichcisz? Czy on coś nam da? Trochę mi gorąco, okej, co mogę dla ciebie? A właśnie, zamieszkaj w mojej wiosce, to ja to muszę zrobić, tak. Brzmi ciekawie, twoja wioska nie spełnia moich oczekiwań. Ty gościu... Aha, gościu... on podskakuje do nas chyba. Aha, nie ma łóżka, no to przepraszam, ja tu zapraszam, a chłop nie będzie miał gdzie spać. Zachrzak, dawaj łóżko, musimy wybudować jakieś na tych naszych klockach. To będzie taki pokój sypialniany, nie? To zamienia się trochę to w hostel. Tak szczerze, tyle łóżek w jednym miejscu, my tu zaraz będziemy mieli 10 łóżek. Ale wiesz, co ci powiem? Wiesz, co by było dobrze zrobić? Rozwalić tę ściankę i dajmy go między nas, bo jakby on tutaj chciał coś oszukać, czy coś w tym stylu, no to w razie czego z dwóch stron go tutaj złapiemy. Dawaj go.
tutaj po środku. Dobre miejsce czy nie? No ja myślę, że super, dawaj. No, tylko jak to łóżko się robiło? Czekaj, masz te? Budulce? Ta. Mam, patrzcie, idealnie wchodzi między nas. Dawaj, hamburger! Hamburger, gościu, chodź tu. Ty, on zwiał? Nie, chodzi tam. Dobra, czyli mamy łóżko dla hamburgera, zobaczymy, co teraz nam powie. No mam nadzieję, że tutaj, nie, że nie odmówi, no bo już mamy trzy łóżka. Ty, on zniknął. On tu był. Czyli kazał nam zbudować łóżko i sobie poszedł, tak? Ale on tu był, no czekajcie, bo rozwalmy może tego krzaka tutaj. Muszę sobie jeszcze kilka skminić, bo nie mam, ale no on tutaj był. Co jest grane? No 100%, chyba że ja mam jakieś Fata Morgana czy coś takiego, nie wiem jak to do końca nazwać. No ale dobra, no może przyjdzie ktoś inny, ktoś kto będzie na przykład mógł spać wtedy na ziemi, nie będzie miał jakichś wymagań, że nie musi mieć łóżko czy coś takiego. No ona nam nic nie powie, że on poszedł? No, chyba nie. Rafa, gorzej jak ktoś przyjdzie i zamiast łóżka będzie chciał, nie wiem, jakiś jacuzzi mieć czy coś, no to... Może być bardzo ciężko. Zobaczmy, tak, czyli od czego zaczniemy? Czy budujemy tutaj jakieś lepsze budynki? Czy budujemy sobie jakieś ogrodzenie? Mamy, o, aha, to jest dach. Myślałem, że to jest namiot. Tak to trochę wygląda. Ja proponuję przejść do ogrodzenia. Potrzebne nam są deski, więc wsadźmy sobie deski do obrabiarki. I czekaj, to jest tutaj, nie? Wsadźmy sobie tutaj, co ciekawe. Ja mam 89. Dobra, ja chcę tak, zmień schemat. Jeszcze tego nie robiłem, tylko mogę tutaj dodać więcej? Czy ty wiesz, jak dodać więcej? A, jest. Szybkie odłożenie. Ta, ale chłopie, ile będzie desek, ty? Aha, jedna deska za jedno drewno. 30 można na raz, zobaczmy, jak to się szybko robi. No, w miarę szybko niby. I te deski będziemy mogli przerobić na ogrodzenie. Tylko w sumie, kto buduje pierwsze ogrodzenie? No nie, czy to jest dobry pomysł? Jak myślisz? Wiesz co, może wtedy nie będzie tych szkieletów? Ciężko powiedzieć, czy to jest dobry plan. Ja pozbieram sobie owoce i zjem coś, zjedzmy sobie coś. Cały czas mi się mieszają te, mieszają mi się przyciski, ponieważ są inaczej podpisane niż tak naprawdę działają. Zjedzmy sobie jeszcze tutaj, chyba to jest malinka, zjedzmy malinkę do fulla, żebyśmy nie byli głodni. I tak, pierwsze deski odbierzemy sobie z tamtego stolika, no i zaczniemy. Dobra, przeróbmy sobie deski, a co się będzie działo dalej, to zobaczymy. Dodajmy sobie jeszcze tutaj. Weźmy sobie te 7, czyli tu już mamy 30. Bardzo się cieszę. I jak tam? Panie Zakrzaku, musimy zrobić jeszcze skrzynkę. Musimy zrobić skrzynkę, bo bardzo ciężko jest przetrzymywać cokolwiek, nie? W sensie, ja mam pełny ekwipunek. Tak, dawaj, spróbujmy. W ogóle zrobić można dwa rodzaje skrzynek. Jest taka średnia i jest ta słaba, którą mamy my. To w tej słabej prawie nie ma w ogóle miejsca na chowanie. Tam jest chyba 8 albo 10 miejsc. Wiesz co, ja na razie zrobiłem tą słabszą. Tamtą sobie zrobimy może później, bo ja nie potrzebuję jakoś nie wiadomo ile tego miejsca. W sumie drewno możemy sobie zostawić. Ten kilo możemy... W sumie to ja bym go rozwalił. Aha, już jest full. No to nieźle. Dobra, dorzućmy sobie jeszcze tu 30 i dorzućmy sobie... Aha, bo to nie jest to samo. Dobra, już jest lepiej. Mamy kuszę. Kuszę też schowajmy. I mamy siekierkę, to dla mnie? Gdzie? No w ręce, dostałem siekierkę dostałem. W sensie ktoś wyrzucił tutaj całą siekierkę, a ja sobie miałem siekierkę zrobić. Ups, to może ja, ale w sumie to prezent na gwiazdkę, której jeszcze nie ma, ale na gwiazdkę, tak, przedwcześnie. Ale będzie, widzowie, już niedługo. No subskrybujcie dzwoneczkiem, zostawiajcie łapy w górę oczywiście i pamiętajcie, że kolejny odcinek u Zakrzaka i wygląda, widzowie, że na tą chwilę to wszystko. Wioska już jest lekko rozwinięta, mamy flagę i zaczniemy od płotu, ale zaczniemy to już robić u Zakrzaka na odcinku, który pojawi się jutro. Wy wbijajcie na ten ostatni odcinek, zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał. Wpisujcie nasze kody do sklepu w Fortnite. No i widzimy się w kolejnej LEGO przygodzie. Trzymajcie się, na razie, cześć!